Fleszy, błysk, okładki, wielki świat. Wróciłam się, nie na trawie, a na szkle. Nie mnie oceniać, ocenią to widzowie, jak mi się udał ten powrót. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zrobić ten film, bo od dawna marzyłam o tym, żeby wrócić do kina, bo kocham kino i chciałabym sobie zasłużyć na wzajemność. Ja się wcielam drobnego takiego cwaniaczka, który wyszedł świeżo po więzieniu, ale to jest też taka sytuacja, której trochę doświadczałem pierwszy raz w życiu. Razem z Darkiem Toczkiem tworzymy taką nierozłączną parę w tym filmie i ja sobie to tak nazwałem, taki bohater w parze to raczej jest niż bohater indywidualny. I oni wychodzą świeżo są świeżo po odsiadce, znajdują się w dosyć takich niesprzyjających dla nich okolicznościach, próbują się odnaleźć, a przy okazji próbują zrobić numer życia. Że, jak się wyrażę, ciągle jakieś kłody pod nogi im spadają, także tak to wygląda. To historia, w której wiele wątków odnajduje swoje własne rozwiązania, w której jest trochę bajki, w której są radości i smutki, czyli bardzo, bardzo pełny film. Chciałem serdecznie zaprosić wszystkich widzów na film Maraton Tańca w reżyserii Magdy Łazarkiewicz.